Duch daje nam moc, abyśmy miłowali nawet nieprzyjaciół, czyli okazywali bezinteresowną miłość tym, którzy nam szkodzą. Ta miłość do nieprzyjaciół nie polega na uczuciu. Tego nieraz nie da się osiągnąć. Polega na tym, że za zło odpłacamy dobrem, za przykrości modlitwą lub niesieniem jakiejś czynnej pomocy, gdy nienawidząca nas osoba znajdzie się w potrzebie.